Siemanko, witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zarobkach. Zajrzę do kieszeni. No nie będę zaglądał do kieszeni piłkarzy, bo te zarobki są publicznie dostępne. Każdy może się o nich dowiedzieć, skoro publikują je zarówno media włoskie, jak i też media polskie. A będę mówił dokładnie o zarobkach polskich piłkarzy w lidze włoskiej, w Serie A. W Serie A. Jakie po prostu zarobki, na jakie zarobki może liczyć Zieliński, Szczęsny, Skorupski oraz Milik i inni zawodnicy. Zaraz wam przedstawię. Przedstawię wam tak naprawdę, myślę, że dosyć ciekawy będzie ten filmik, ponieważ przedstawię wam zarobki zarówno w 2016 roku tych piłkarzy i zarobki tych samych piłkarzy w 2017 roku. Są to zarobki, które podały oficjalnie gazety La Gazeta dello Sport oraz tutaj polskie media, Polska Times, polsatsport.pl, więc to nie są jakieś tam sumy, wiecie, z kosmosu czy z palca wzięte. Dobra, możecie sobie także porównać, ponieważ powiem wam zarobki, jakie były w 2016 roku oraz zarobki, jakie były w 2017 roku. Poczekajcie, może ja się tutaj gdzieś zatrzymam na boku. Najpierw wam przeczytam o zarobkach w 2016 roku. Były one następujące. Wojciech Szczęsny w Romie zarabiał 3 miliony euro. Arkadiusz Milik zarabiał w Napoli 2,5 miliona euro. Sorki. Wiecie, że mam zawsze chrypę. Piotr Zieliński zarabiał w Napoli 1,5 miliona euro. Karol Linety w Sampdorii zarabiał 500 tysięcy euro. Bartosz Salomon w Cagliari zarabiał 300 tysięcy euro. Łukasz Skorupski w Empoli 300 tysięcy euro. Thiago Cionek Palermo 250 tysięcy euro. Bartłomiej Drągowski Fiorentina 200 tysięcy euro. Igor Łasicki Napoli 100 tysięcy euro. Czyli widzimy, że najwięcej zarobił Wojciech Szczęsny w Romie 3 miliony euro, najmniej Igor Łasicki w Napoli tylko aż 100 tysięcy euro jak na polskie warunki. No ale średnio każdy po prostu z Polaków, tutaj można taką średnią przyjąć, że średnio każdy z Polaków zarobił praktycznie milion złotych, tak? Dobra, i to by były właśnie zarobki, jeśli chodzi o rok 2016. Natomiast teraz wam powiem, że jeśli chodzi o zarobki w tym roku, mamy takie zarobki, że Wojtek Szczęsny zarabia 3,5 miliona euro, czyli chyba o pół miliona więcej. Arek Milik zarabia 2,5 miliona euro. No ale to wiadomo, też tutaj kontuzje są, nie? Przykra sprawa. Potem mamy tak, Piotr Zieliński zarabia milion euro. Dobra. I potem mamy tak, Łukasz Skorupski zarabia już 800 tysięcy euro, czyli miał 300 tysięcy, teraz już 800 tysięcy euro, pół miliona więcej. Dawid Kownacki zarabia w Sampdorii 600 tysięcy euro, czyli ten młody piłkarz tutaj z Lecha Poznań, który został sprzedany z Lecha Poznań do klubu włoskiego. Karol Linety, także piłkarz Lecha Poznań, gra w Sampdorii, także z Kownackim, z Kownasiem, też zarabia, no troszeczkę mniej, bo pół miliona euro, no ale to też dobre pieniądze, nie? I 400 tysięcy zarabia Bartosz Bereszyński, który także gra w Sampdorii, trójka Polaków w Sampdorii, Kownacki, Linety oraz Bereś. No naprawdę trzeba przyznać, że to są naprawdę dobre zarobki, czyli różnica pomiędzy najlepszym piłkarzem a najlepiej zarabiającym to jest tak, Wojtek Szczęsny zarabia 3,5 miliona euro, to jest około 12 milionów złotych, przyjmując kurs euro to jest 4, natomiast Bartek Bereszyński w Sampdorii zarabia 400 tysięcy euro, to jest około 1,6 miliona, nie? Czyli my widzimy, że prawie 6 czy 7 razy mniej. Widzimy właśnie, że praktycznie po prostu 6 czy 7 razy mniej. Tak to właśnie jest. Natomiast każdy tak naprawdę zawodnik, dobra, wracamy tutaj, muszę wrócić na trasę. Natomiast tak naprawdę każdy zawodnik jest na innym etapie swojej kariery. I te zarobki, jak wiadomo, że mogą po prostu być uzależnione, natomiast jakby tutaj Wojtek Szczęsny ma gwarancję, także wejdzie po prostu po Gigi Buffonie, zajmie miejsce, na razie jeszcze jestem drugim bramkarzem praktycznie rezerwowym, natomiast wiadomo, że Gigi Buffon tutaj wybiera się na emeryturę piłkarską, ma już praktycznie 40 na karku, więc zaraz po prostu będzie Wojtek Szczęsny pierwszym bramkarzem, a co za tym idzie, także będzie miał większe zarobki, tak? Także widać, że po prostu zarobki są wysokie. No zdecydowanie te zarobki są wyższe tak niż w Polsce, to nie ma tutaj co bez dwóch zdań. Myślę, że tutaj trójka piłkarzy z Polski najlepiej zrobiła w Sampdorii, wszyscy trzej są piłkarze, to pewnie się dobrze czują.
Tak, w jednym klubie, podobnie jak trójka była w Borussii, więc też, tam też są po prostu dobre zarobki. No trzeba pamiętać, że kariera piłkarska jest krótka, trzeba pieniążki sobie zarobić po prostu na resztę życia. No Wojtek Szczęsny zdecydowanie tam dobre miał zarobki, tak? Czy w Arsenalu to zarabia średnio, mówiło się, że średnio zarabia po 20 milionów na rok, tak? Później poszedł po prostu do Ligi Włoskiej, no to te zarobki były mniejsze. No ale tak mówię, na razie jeszcze jest cały czas po prostu jakby tym pierwszym bramkarzem, ale nie gra tyle meczy, co Gigi Buffon. W momencie, kiedy go zastąpi, na pewno te zarobki po prostu będą wyższe, będą większe. Zieliński także może na dobre liczyć zarobki, tak? Milion 100 tysięcy euro, no to jest około 4 milionów złotych na polskie warunki. To także są dobre zarobki. Przypomnę tylko taką anegdotę, że na przykład tutaj wielu piłkarzy, piłkarz nie musi jakby świetnie grać po prostu, wiecie, w jeden sezon mieć świetny, a później mieć kiepskie sezony. Ważne, żeby piłkarz utrzymywał nawet tą średnią formę, ale przez wiele lat wtedy ma szansę na grę. Na przykład w klubach włoskich może przechodzić z klubu do klubu i wtedy naprawdę nawet zarabiając średnie pieniądze, znaczy średnio, oczywiście ogromne po prostu na warunki polskie, tak, ale średnio dla piłkarza naprawdę może liczyć na to, że będzie miał godziwe życie na starość, godziwą emeryturę. No zarobki są zdecydowanie wyższe niż tutaj w polskiej lidze. Zdecydowanie są po prostu wyższe niż polskie lidze. No ale wiadomo, tutaj jakby w polskiej lidze no, polska liga nie dysponuje takimi budżetami, nie dysponuje takim budżetem jak kluby włoskie, nie? Jak kluby włoskie, więc to jest duża różnica, jeśli chodzi o zarobki, nie? O zarobki. Na pewno po prostu we Włoszech. No tutaj duży przeskok widzimy Łukasz Skorupski, tak, bo 300 tysięcy euro, teraz jest 800 tysięcy euro. No ale tutaj też trzeba pamiętać, że we Włoszech ta kariera piłkarska może dosyć długo trwać, tak, na przykład tutaj w klubach Bundeslidze czy w lidze angielskiej, no to praktycznie ciężko jest spotkać, żeby piłkarz powyżej 30 tam 5 roku życia grał w piłkę nożną, natomiast we Włoszech są takie przypadki, że naprawdę piłkarze, którzy są powyżej 35, nawet do 40, tak, to Gigi Buffon, jeżeli prezentuje dobrą formę, dobrze się prowadzi, jeśli chodzi o odżywianie, tryb życia, to może naprawdę po prostu długo grać w piłkę, no i też tym samym zarabiać pieniądze, tak, zarabiać sobie pieniądze. Więc tak to by się, tak by się plasowała ta nasza tutaj czołówka polskich piłkarzy we Włoszech. To są także ci piłkarze, którzy występują, większość z nich występuje w reprezentacji, bo też jest powoływana do reprezentacji. Oczywiście piłkarzy w samych po prostu we Włoszech może być więcej, tak? Są młodzi piłkarze, którzy dopiero przychodzą, którzy też są w szkółkach, no ale oni jeszcze nie mogą liczyć na takie profesjonalne i wysokie zarobki, tak? Tutaj mają miejsce w przypadku tych piłkarzy, więc tutaj naprawdę są zarobki dobre. Mogę wam powiedzieć dla ciekawości jeszcze, jakie są zarobki innych piłkarzy w tej samej lidze, obcokrajowców. Zaraz wam powiem. Na przykład Gonzalo Higuain i Leonardo Bonucci, którzy, tak, Higuain gra w Juventusie, a Bonucci w AC Milanie, zarabiają po 7,5 miliona euro. Także no, trzeba powiedzieć, że to są bardzo dobre pieniądze. Dwaj tutaj zawodnicy, dwaj napastnicy. Paulo Dybala w Juventusie i Donnarumma, Gianluigi Donnarumma z AC Milanu, zarabiają po 7 milionów euro, a Włoch zarabia 6 milionów euro. No to mniej więcej 6-7 milionów euro, to też są bardzo dobre pieniądze. To są bardzo dobre pieniądze. Natomiast najlepiej opłacani to jest Gonzalo Higuain i Leonardo Bonucci. Oni mają po 7,5 miliona euro, nie? Po 7,5 miliona euro. Także to są naprawdę dobre zarobki. Czekajcie, żebym tutaj nie wywalił w jakiś samochód. Czyli tutaj widzimy, jaka jest przepaść pomiędzy najlepszym zawodnikiem, Higuainem, Bonuccim, a na przykład Wojtkiem Szczęsnym. No, przepaść, jeśli chodzi o zarobki, o połowę więcej zarabiają, nie?
o połowę więcej. 7 milionów, 7,5 miliona euro to jest około ile? 7 razy 4 to by było 28, około 30 milionów złotych, nie? Zarabiają rocznie. No to już to naprawdę dobre zarobki. Bardzo dobre, kosmiczne, tak? Oczywiście jak na warunki polskie. Dobra, moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. To były zarobki Polaków w Serie A w Lidze Włoskiej. Trzymajcie się, na razie, pozdrawiam. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, czy te zarobki powinny być wyższe, mniejsze, jakie jest wasze zdanie na temat całej tej sprawy. Cześć, trzymajcie się.